Dzień dobry, Bartosz Sawicki, dom maklerski TMS Brokers. Kurs euro USD wczoraj obronił ważny poziom oporu 1,3220 i wraz z początkiem konferencji prasowej prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego ruszył na południe. Do przeceny euro przyczyniły się przede wszystkim słowa o możliwości obniżenia obecnego poziomu stóp procentowych, jak również obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego w Eurolandzie na przyszły rok. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny utrzymał łagodny ton mimo ostatniej serii dobrych danych z europejskiej gospodarki. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na słabość euro także do innych walut. W przypadku zarówno kursu euro-aut, jak i euro-funta zostały przebite ważne poziomy cenowe, które zwiastują okres słabszego euro. Złoty natomiast wczoraj tracił na wartości. Kurs euro-PLN przekraczał 4,30, o ile WIG20 na tle pozostałych najważniejszych europejskich średnich giełdowych wypadał bardzo słabo, to złoty tracił już w ramię razem z takimi walutami jak turecka lira czy też węgierski forint. Na pewno jednak sile polskiej waluty nie sprzyja całe zamieszanie dotyczące reformy systemu emerytalnego. Przeniesienie obligacji do ZUS i ich umorzenie będzie skutkować zwiększeniem odsetka zaangażowania zagranicznych inwestorów w zadłużenie Polski, co będzie sprawiać, że złoty będzie jeszcze bardziej wrażliwy i podatny na zmiany nastrojów na rodzimym rynku długu, a w tym wypadku spodziewamy się kontynuacji wzrostów rentowności papierów skarbowych, co powinno ciągle utrzymywać presję na polskiej walucie. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że osłabienie polskiego rynku kapitałowego w stosunku do najważniejszych rynków zachodnioeuropejskich, które będzie prawdopodobnie trwałe ze względu na charakter proponowanych przez rząd rozwiązań, sprawi, że złoty nie będzie mógł liczyć na kanał relatywnej siły WIG20 jako czynnika wpływającego pozytywnie na jego siłę. A dziś najważniejszymi wydarzeniami dnia będzie oczywiście seria publikacji z amerykańskiego rynku pracy. Do tego czasu notowania powinny przebiegać stosunkowo spokojnie. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym zbliżona do oczekiwań na poziomie 180 tysięcy nowych etatów przesądzi naszym zdaniem o zmniejszeniu tempa skupu aktywów na najbliższym posiedzeniu Fed i sprawi, że dolar będzie kontynuował aprecjacyjną passę, szczególnie w stosunku do euro, jena, jak również do walut zaliczanych do grupy emerging markets. Dziękuję za uwagę.